Dzień dobry. Przyjrzymy się dziś bardzo ważnej kwestii, czyli ustawieniu ekspozycji fotografii. We wcześniejszych filmach mówiłem już o pojedynczych aspektach trójkąta ekspozycji, czyli czasowi naświetlania i ustawieniu przysłony. Teraz powiem, jak ze zdobytą wiedzą ustawić parametry zdjęcia, żeby dało się je przerobić w postprodukcji na majstersztyk. Jeśli materiał się spodoba, to zostań z kanałem na dłużej, żeby być na bieżąco z materiałami o fotografii i filmowaniu. Na początek powiem tylko, że zdjęcia należy robić w formacie RAW, ponieważ dysponujemy wtedy największą ilością danych, co umożliwia nam poprawienie zdjęcia w postprodukcji. A im więcej danych, tym bardziej możemy zaingerować w zdjęcie. Każdy fotograf musi dobrze znać swój sprzęt i wiedzieć, jak odczytać informacje, jakie urządzenie mu podsuwa pod nos. Po pierwsze, trzeba uważać na to, co wyświetla aparat na podglądzie. Kamera nie jest referencyjnym monitorem i nie służy do wyświetlania zdjęć, ale ich robienia. Możesz sobie teraz zadać pytanie, skoro nie mogę ocenić ekspozycji za pomocą podglądu, to jak mam to zrobić? Na szczęście istnieją inne sposoby na ocenę ilości światła, jaka pada na sensor. Powiem tylko kilka słów o pomiarze na skali, ponieważ nie jest to zbyt precyzyjne narzędzie. Skala pokazuje nam ogólne wartości ekspozycji dla całego obszaru. Jest to lepsza informacja niż żadna, ale wciąż mało precyzyjna. Może nam posłużyć jako wskaźnik tego, czy zdjęcie jest prześwietlone, zbyt ciemne lub coś pomiędzy. Jest to dobre narzędzie na początek, choć odradzam korzystanie z niego na dłuższą metę lub stosowanie skali jako jedynego wskaźnika. Drugim, znacznie bardziej precyzyjnym narzędziem jest histogram. Jest to diagram światła na scenie. Odczytuje się go w następujący sposób. To, co z lewej strony, to cienie. Na środku mamy tony średnie, a z prawej obszary jasne. Jeśli na zdjęciu dominują cienie, to górka histogramu będzie przesunięta na lewo. Jeśli będzie przesunięta na prawo, to dominować będą obszary jasne. Jeśli górka będzie przytulona lub będzie wychodzić poza skalę z lewej strony, to znaczy, że mamy zmiażdżone cienie, których nie będzie się dało już uratować. Natomiast jeśli ogon histogramu jest wysunięty poza prawą stronę, oznacza to, że zdjęcie będzie prześwietlone, a informacje bezpowrotnie utracone. Co zrobić z taką wiedzą? Kiedy będziemy oceniać ekspozycję za pomocą histogramu, należy pamiętać, że cienie, o ile nie są zmiażdżone, zawsze można uratować w programie, ale prześwietlonych obszarów już nie. Dlatego sugeruję mieć górkę histogramu odrobinę na lewą stronę. W postprodukcji będziemy mogli wtedy dowolnie pozamieniać wartości na zdjęciu. Dobrą regułą jest, aby nie pozwolić histogramowi, aby był wtulony w lewą i prawą stronę. Ponieważ kiedy histogram przekracza skalę, tracimy bezpowrotnie dane w wyniku prześwietlenia obszarów jasnych lub zmiażdżenia cieni. Jeden z najczęstszych błędów w dobieraniu ekspozycji zdarza się przy robieniu zdjęcia w jasny dzień z widocznym niebem. Jeśli ustawimy ekspozycję na fotografowaną osobę, to niebo będzie prześwietlone. Ale jeśli ustawimy ekspozycję na niebo, to w postprodukcji będziemy mogli rozjaśnić osobę. Nie da się tak zrobić w drugą stronę. Oczywiście to, do jakiego stopnia możemy rozjaśnić osobę, zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeśli zdjęcia będziemy robić w JPEG-ach, to możemy się pożegnać z możliwością edycji. JPEG to format finalny, który nie nadaje się do postprodukcji. Po drugie, dużą wagę odgrywa tutaj sensor aparatu. Niektóre urządzenia posiadają mniejszy lub większy zakres dynamiki tonalnej. Mówiąc po polsku, jest to ilość danych, jaką łapie sensor między najciemniejszym a najjaśniejszym miejscem na zdjęciu. Innymi słowy, duży zakres dynamiki pozwoli nam uchwycić zarówno miejsce ciemne, jak i jasne na zdjęciu. Natomiast mały zakres dynamiki sprawi, że będziemy musieli wybrać między ekspozycją na ciemne obszary i prześwietleniem jasnych lub ekspozycją na jasne i zmiażdżeniem ciemnych. Jeśli interesuje Ciebie jeszcze jakieś zagadnienie z fotografii czy filmowania lub masz pytanie dotyczące samej edycji zdjęć, to śmiało zostaw je w sekcji komentarzy tego filmu. A jeśli materiał okazał się być pomocny, to zasubskrybuj ten kanał, żeby nic Ciebie nie ominęło. Z mojej strony byłoby to wszystko. Do zobaczenia.